kilkaset tysięcy nowych maszyn, ciągników i urządzeń do pracy w gospodarstwach, nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, tysiące kilometrów dróg lokalnych, sieci wodociągów i kanalizacji. 20 lat Polski w Unii Europejskiej to 20 lat bardzo dynamicznych zmian. To są tylko pozytywne zmiany, począwszy od tego, jak wyglądały 20 lat temu gospodarstwa, jak wyglądają teraz, jakim sprzętem pracujemy w gospodarstwie, jakim pracowaliśmy. To wszystko, proszę Państwa, jest właśnie dzięki środkom unijnym i to, jaką drogą dojeżdżamy do pracy, do jakiej szkoły nasze dzieci chodzą, na jakiej świetlicy ćwiczą, na jakim placu zabaw się bawią, to myślę, że to jest nieocenione i każdy z nas widzi i korzysta codziennie z dobrodziejstw Unii Europejskiej. Wiadomo, że żeby coś dostawać, trzeba coś spełniać. No, takie są zasady i myślę, że my jako kraj, a przede wszystkim rolnictwo, bardzo dobrze się przystosowało do tych działań unijnych. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy towarów rolno-spożywczych za prawie ponad 52 miliardy euro. 52 miliardy euro, a zaimportowaliśmy za 33 miliardy euro, a więc mamy 19 miliardów nadwyżki. To jest kilkanaście razy więcej niż przed wejściem do Unii, jeśli chodzi o nas, jakość naszego eksportu. Początki w Unii Europejskiej nie były łatwe, bo rolnicy obawiali się, że nie będą w stanie sprostać bardzo wysokim wymaganiom wytwarzania żywności, a także konkurencji ze starymi krajami członkowskimi. Wszystko jednak zmieniło się, gdy do właścicieli gospodarstw zaczęły trafiać środki najpierw przedakcesyjne, a potem z kolejnych perspektyw finansowych wspólnej polityki rolnej. Dziś wielu rolników może powiedzieć, że wykorzystało wszystkie szanse. Gospodarstwo Hanny i Krzysztofa Kowalskich udało się unowocześnić, ale też zachować tradycyjny model wytwarzania żywności od pola do stołu. A to zostało docenione na międzynarodowych konkursach jak Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego czy na forum unijnym za rozwój gospodarstwa przy wykorzystaniu środków z programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. 20 lat minęło, to jest taka chwila, można powiedzieć, ale w naszym gospodarstwie przez ten okres czasu się bardzo dużo zmieniło. Dzięki funduszom unijnym jest dużo nowego, nowoczesnego sprzętu zakupione, innowacyjne maszyny, prowadzenie satelitarne, nawigacja. Także w tej chwili jesteśmy bardzo w gospodarstwie rozwinięci do przodu. Przez te 20 lat to nie tylko są same sprzęty rolnicze. Jest do tego hodowla świń rasy Złotnicka Biała, gdzie też jest dofinansowanie do produkcji, do loch. Do tego mamy jeszcze zagrodę edukacyjną oraz jesteśmy w sieci Krajowych Gospodarstw Demonstracyjnych. Jeszcze mamy też tłocznie oleju. I to jest też fajne, bo wykorzystujemy swoje produkty, swoje nasiona, swój rzepak, swój len. I to jest takie w zasadzie piąte pokolenie, ta tłocznia oleju. Wcześniej były niewielkie ilości, w tej chwili też pod klienta robimy, ale wykorzystujemy pasze, później makuchy lniane, rzepakowe, żywienie trzody chlewnej. Także mamy to wszystko od pola do stołu w cyklu zamkniętym. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej rolnicy nauczyli się produkować lepiej i wydajniej, ale też wypełniać różnego rodzaju wnioski. Z systemu dopłat bezpośrednich, czyli tak zwanego pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej, co roku korzysta blisko 1 250 000 gospodarstw. W sumie przez 20 lat wypłacono im z tego tytułu blisko 260 miliardów złotych. Ta wartość dopłat w tamtym okresie, to jest jednak 20 lat, jest trochę inna niż obecnie. Inflacja, poza tym wzrosła wydajność, wzrosła produkcja. W związku z tym te dopłaty do wielkości produkcji w owym czasie, a dzisiaj stanowią zupełną inną skalę, inną wielkość. Te dopłaty bezpośrednie już dzisiaj nie mają takiego znaczenia, jak miały ileś lat temu. Ale musimy też powiedzieć o tych środkach na rozwój. Ile kupiono maszyn, urządzeń, ciągników, wyposażenia, które uczyniło nasze rolnictwo, nasze gospodarstwa bardziej nowoczesne, bardziej wydajne, ale także przez dobre urządzenia, dobre maszyny, dobre opryskiwacze zużywa się mniej środków ochrony roślin, mniej nawozów, ale więc przez to pomniejsza się koszty, a jednocześnie mniej środków, mniej chemii, to zdrowsza żywność. Trzeba przyznać, że dzięki właśnie funduszom unijnym polska wieś się zmieniła.
unowocześniła się. Dzięki dofinansowaniom rolnicy zakupili nowe maszyny, zmodernizowali park maszynowy, zmodernizowali budynki. Zmieniła się też forma i technologia uprawy. 156 miliardów złotych w ciągu 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej trafiło do rolników z drugiego filaru wspólnej polityki rolnej. W latach 2004-2006 był to sektorowy program operacyjny oraz plan rozwoju obszarów wiejskich. W kolejnych perspektywach finansowych realizowano program rozwoju obszarów wiejskich, najpierw na lata 2007-2013, a potem na lata 2014-2020. Jedną z ważniejszych zachęt do pozostawania na wsi były premie dla młodych rolników. Początkowo było to 50, potem 100, a następnie 150 tysięcy złotych. Obecnie wsparcie dla młodych rolników wynosi 200 tysięcy złotych. Z takiej pomocy skorzystała m.in. Agnieszka Trzeciak z Garwolewa w gminie Czerwińsk nad Wisłą, która słynie z uprawy truskawek. Za premię na młodego rolnika udało się kupić pielnik z podsiewaczem. Kupiliśmy nową przyczepę. Mamy też nową sadzarkę i wał. I teraz jesteśmy po podpisaniu umowy o modernizację i w ciągu najbliższych tygodni będziemy zaczynać już realizację. Głównie tutaj będą same maszyny. Ciągnik, jakiś taki troszkę bardziej specjalistyczny opryskiwacz. Chcemy się rozwinąć i trochę jednak unowocześniać. Zarówno z premii dla młodych rolników, jak dofinansowania na modernizację gospodarstw rolnych skorzystał Paweł Jabłoński z Kocierzewa Północnego. Nowością, którą wprowadził u siebie w gospodarstwie, jest uprawa szparagów. Głównie chodziło o to, żeby wykorzystać bardzo słabe gleby, które lubią szparagi. Z uprawy zbóż na takich glebach nie ma zbytnio dochodu, a na tym można nieraz nieźle zarobić. Z dotacji dla młodego rolnika zakupiłem ziemię oraz założenie sadu jabłoniowego z modernizacji gospodarstw rolnych. Jak się zaczyna, próbuję jakichś tam nowych rzeczy, zawsze łatwiej jest, gdy część poniesionych kosztów jest refundowana, niż by trzeba było zaryzykować swoimi pieniędzmi. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej rolnicy stawiali głównie na powiększanie gospodarstw i zakup sprzętu, który ułatwiał im pracę, poprawiał jakość i wydajność produkcji. Sebastian Tomaszewski z Zalesia postanowił rozwijać usługi rolnicze. Dzięki temu w gospodarstwie przybyła maszyna do zbierania kamieni. Niestety, ale czasy są coraz trudniejsze, jeżeli chodzi o siłę roboczą i po prostu do zbioru kamieni nie ma chętnych. No. Pomimo, że można uzyskać spore stawki. Stawiamy na takie nowe, innowacyjne technologie i w takie po prostu maszyny dość specjalistyczne, których u nas w okolicy nie ma po prostu. I z tego wiem, że będzie na taką usługę popyt. Inwestycja była ze wsparcia na rozwój usług rolniczych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Według mnie warto, jak jest możliwość i jest jak się wspomóc, bo to nie jest tak, że pełna kwota jest wsparcia, w sensie, że 100% inwestycji, tylko trzeba swoją część też wyłożyć. Jeżeli jest taka możliwość pozyskać drugą część, no to czemu nie? Warto. O tym, że warto było korzystać z unijnych funduszy, mówią też rolnicy z południa Mazowsza, którzy od kilkudziesięciu lat rozwijają tu uprawę wczesnych i ciepłolubnych warzyw. Praktycznie wszystko się zmieniło. Zmienił się charakter gospodarstw. Z gospodarstw takich, powiedziałbym, uniwersalnych, gdzie było trochę tego, trochę tego, trochę tamtego, warzywka, owoce, kurki, świnki, krówki, mleko, wszystko było w tych gospodarstwach. Teraz już się wyspecjalizowały gospodarstwa. Na naszym terenie poszliśmy w ogrodnictwo. Mieliśmy te 5 minut, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykorzystanie inwestycyjne. Duża część rolników, w szczególności młodych, wykorzystała to, zbudowała sobie bazę produkcyjną, która pozwala dzisiaj konkurować z rolnikami z zachodniej Europy. Marcin Bednarek ma 3 hektary tuneli foliowych pod jednym dachem. Pierwszy w okolicy zaczyna zbiory papryki, a ostatni kończy. Gdy odbudowywał gospodarstwo po wystąpieniu trąby powietrznej, postanowił uniezależnić produkcję od pogody. Starałem się przez te ostatnie 8 lat zrobić tak, żeby mieć wpływ jak największy na tą produkcję i nie być zależny od tej wiosny zimnej, ciepłej, tylko po prostu robić swoją robotę jak najbardziej dokładnie. Jak jest zimna wiosna, tunele pompowane, duża kubatura, instalacja gazowa, jak trzeba coś podgrzać, nie przeszkadza mi. Jak jest ciepła wiosna, też mi nie przeszkadza,
bo sobie otworzę dachy, wywietrzę i cały czas mam kontrolę nad tą produkcją jak najbardziej. Jesteśmy, można powiedzieć, w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie tych możliwości, które stworzone zostały przez naszą akcesję do Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć tutaj, że ja czuję się jakby częścią tej Unii, jak my Polacy również. I myślę, że powinniśmy o tym zawsze pamiętać, że to nie Unia jakaś tam czyjaś, tylko to jest Unia nasza. Większość środków, które do tej pory były programowane dla rolnictwa, te środki zostały wykorzystywane w 100%. I tutaj i my jako doradcy, i rolnicy bardzo dobrze wykorzystują środki unijne i myślę, oby tak dalej. Nowe wyzwania są ciągle przed nami, chociażby popatrzmy, brak wody, susza, zresztą coraz większe anomalie pogodowe, tak, a to przymrozki, a to gradobicia i tak dalej. To wszystko też muszą wkalkulować i umieć wkalkulować w ryzyko i w wydajną produkcję. Ci, którzy przejmą po kolejnych pokoleniach zadania związane z wyżywieniem społeczeństwa, narodu, tak? A my chcielibyśmy, żeby tak jak do tej pory, eksport, który stanowi ważną pozycję w dochodzie w budżecie państwa, żeby był rozwijany, żeby wzrastał, czyli żebyśmy byli jeszcze bardziej wydajni względem innych. W Unii Europejskiej mamy jeden rynek. Ten rynek jeden daje duże możliwości rozwojowe, ale na tym rynku trzeba wygrywać. I polscy rolnicy, polski przemysł wygrywa. Myślę, że tak będzie w przyszłości i w tym kierunku idzie polityka resortu, aby być z rolnikami, pomagać im, jednocześnie tworzyć polskie marki.